Serdecznie witam Państwa wszystkich zgromadzonych tutaj w szkole w Warcinie na koncercie muzyki klasycznej i nie całkiem klasycznej i rozrywkowej, który jest, odbędzie się dzisiaj z okazji 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Warcino 2008. Witam serdecznie Państwa w imieniu dwóch najważniejszych ludzi, głównych organizatorów, czyli pana Piotra Mańki i pana Mariana Wilczewskiego. Proszę Państwa, czeka nas dzisiaj kilka różnych tak zwanych podmiotów wykonawczych, całkowicie różnych, z różnych dziedzin muzycznych i nie tylko muzycznych, bo będzie też kawałek dziedziny tanecznej. Jak widzicie za mną już ustawił się zespół mandolinistów. Jest to harcerski zespół mandolinowy Frygi. Zespół powstał w 1996 roku w Scholastykowie. Od 1993 roku opiekę nad zespołem przejęła Szkoła Podstawowa w Łąkiem. Zespół odniósł wiele sukcesów w Polsce oraz poza jej granicami. Koncertowali w Belgii, w Niemczech, we Francji, Holandii, Szwecji, Słowacji, we Włoszech i na Litwie.
1987 roku powstał chór mieszany przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Dyrygentem i szefową chóru została pani Zofia Kurowska. W lutym tego roku, 2008, obchodzili 20-lecie. W 1989 roku nadano nazwę Kantele. Niestety w 1998 roku umarła nieodżałowana Zofia Kurowska. Prowadzenie obejmuje Roman Drozd. Od 2005 roku chór obejmuje pani Jolanta Otwinowska i pracuje z chórem do dzisiaj. Chór zdobył w swej historii 6 złotych, 6 srebrnych kamertonów w ogólnopolskim konkursie chórów a cappella dzieci i młodzieży. Wszystkie sukcesy trudno wymienić, przez 20 lat nazbierało się tyle, że ho, 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 ho. Koncertowali oczywiście w Polsce i w wielu innych krajach. Finlandia, Niemcy, Dania, Austria, Włochy, Watykan. Chór ma za sobą wiele nagrań studyjnych i radiowych. No i telewizyjnych oczywiście. Brał udział w wielu akcjach charytatywnych i przedsięwzięciach artystycznych. Przed Państwem słupska grupa baletowa Arabeska, która działa od 1968 roku. W tym roku zespół obchodził swoje 40-lecie.
Gaszowski zespół folklorystyczny Modraki z Parchowa. Działa od 22 lat, liczy około 35 osób. Dzisiaj wystąpi, bo to jest zespół i pieśni, i tańca. Dzisiaj wystąpi tylko kapela, czyli będą tylko grali. To był zespół muzyki dawnej ze Sławna i jeszcze raz im podziękujemy wielkimi brawami! Wokalny z Technikum Leśnego w Warcinie. Technikum Leśne w Warcinie to właśnie jest tutaj. My jesteśmy w Technikum Leśnym w Warcinie. Szefem, opiekunem, akompaniatorem tego zespołu jest pan... To? Głośno. Roman Krężołek. Roman Krężołek, mój kolega ze Słupska. Wielkie brawa.
Kocik mi skiłania i reszta co zażył wór. Szybko kocie król polowania i obok uznaży król. Czas głowy zdjąć kapelusze, koniec mowu, trąbka gra. Dasz gór, a potem cisza, aż po blisku zgasną drwa. A w ognisku zgasną drwa. Przed państwem Majka Jeżowska. Podnosimy ręce, bo na plaży jest bardzo gorąco. A ja nagradzam najlepszy taniec z biodrami. Na plaży fajnie jest. Jeszcze raz, dziewczyny. Na plaży, panowie. Na plaży fajnie jest. I jeszcze raz. Na plaży fajnie jest. I głośniej. Na plaży fajnie jest. Au! Na plaży jest wesoło, bo można kopać doli. Wszędzie dużo piasku i pisku oraz czasu. A blisko brzegu fale zwijają się w spirale i mają białe krzywki, pod nimi płyną rybki. Chodźmy tu za plaży, to fajnie jest na plaży. Bo wszędzie dużo wody, a jeszcze więcej jodu. Tacy, co się boją, na brzegu grzecznie stoją. A inni lody jedzą tylko siedzą. Aj, aj, aj! Na plaży fajnie jest. Dziewczyny głośno! Na plaży, panowie! Na plaży fajnie jest. Au! Na piasku siedzą szkrady, pod mnie pełzają krawy, rekiny i węgorze pływają także w morzu. Mama się opala, o brzegi biją fale, a tata w kąpielówkach rozwiązać chce krzyżówkę. Chodźmy tu za plaży, to fajnie jest na plaży. Wszędzie dużo wody, a jeszcze więcej jodu. Tacy, co się boją, na brzegu grzecznie stoją. A inni lody jedzą i w koszach tylko siedzą. Wszystkie ręce w górze! Skakanie w morskiej pianie, bo fale robią wielki huk i chcą cię zwalić z nóg. A jeszcze inni wolą przechadzać się po morzu, bo na wakacje każdy wie, nad morze jedzie się. Chodźmy tu za plaży, to fajnie jest na plaży. Wszędzie dużo wody, a jeszcze więcej jodu. Co się boją, na brzegu grzecznie stoją. Inni lody jedzą i w koszach tylko siedzą. I znowu wszystkie ręce w górze. Nie krzyczymy, jak morsk nie ma pustyni. Fajnie było na naszej plaży, Marcinie. Bardzo mi się podobała z tyłu dziewczyna, która śpiewała ze mną cały czas. Ma czerwoną torebkę, chodź do mnie. Szybciutko.
Tutaj jest tak, chłopiec ma okulary, ciemną bluzę, siedzi na tacie pewnie. Proszę bardzo, proszę mi poczęstować. Tu są świetni faceci komandosi, proszę bardzo. Raz, komandos, drugi komandos. Dwa. Gdzie jest ten człowiek w okularach? Jest, dojechał na własnym transporcie. I jest też tak, z cumelkiem, ze smoczkiem. No, u nas na południu mówi się cumelek, a u was? Smoczek? Smoczek? Dyduś się u was mówi? Taki mały z dydusiem. Dobra, czapka i grochy. Grochy! Dobrze. Nie wyrywamy sobie tych nagród, słuchajcie, bo to nieładnie. Jeśli ja mówię grochy, ktoś nie ma grochu, nie wyciąga ręki, dobrze? Skoro byliśmy na plaży, chłopaki z Krakowa, jak wy idziecie na plaży, to... Bo jestem ciekawa, jaka jest moda w Polsce. Bo na zachodzie faceci, idąc na plaży, zakładają takie szorty właściwie, takie bokserki, nie? Bokserki. A u nas bardzo dużo facetów chodzi w takich prawie stringach, no. Jak chłopaki z Krakowa, co wy zakładacie na plażę? Spodenki? Spodenki czy majtki? Mówią, że nic nie zakładają, no to ciekawe. No dobrze. Słuchajcie, skoro jest plaża, musi być słońce, prawda? Musimy zaczarować słońce, żeby pójść na plażę, więc jak podniosę rękę, to jest dla was znak, żebyście wszyscy państwo krzyknęli w stronę nieba. Do słońca! I to wszystko, prawda, że proste? Ja podnoszę rękę, wy krzyczycie. 3, 4. Do słońca! Nie do słonia, tylko do słońca. A ponieważ jest to piosenka rock'n'rollowa, to bardzo proszę tutaj, żeby ktoś zaszalał rock'n'rollowo. Czyli ruszamy biodrami, pikamy nogami i krzyczymy do słońca. Przez długie smutne zimy chodzimy jak pingwiny. Bo styl zimowy chłód tak utrudnia chłód. Gdyby, że światło grzeją, jak mi się to linieją. Zrzucamy starą sierść i ustawiamy się, i ustawiamy się. Do słońca skaczemy jak wesołe słonie. I raz do słońca na łące, w oknie, na balkonie. Jak słonecznik w bluzie, godziny za słońcem. Płynęła, patrz, ciepła na zimowe miesiące. Do słońca. Jeszcze raz? Do słońca. I najgłośniej. Do słońca. Ustawiamy się. Gdy też tu panów mamy, jak foki się kaplamy. I żaden kapli płas nie będzie uczuł nas. Płynamy jak delfiny, choć wody bywa zimny. Biegniemy więc na brzeg i ustawiamy się, i ustawiamy się. Do słońca skaczemy jak wesołe słonie. Teraz do słońca na łące, w oknie, na balkonie. I choć rozum czasami zasłania się każe, a krew z cukrami doradzają lekarze. Do słońca. Do słońca, ustawiamy się. I wszystkie ręce w górze pozdrawiają słońce. Tam z tyłu szaleje jakaś kobieta z myśliwskim szalem. Czy ja dobrze widzę? A teraz robię tak. Teraz uwaga, będziemy wszyscy klaskać i krzyczeć. Raz!
słońca na łące oknie, na balkonie. Jak słonecznik w górze, godziny za słońcem, by nałapać ciepła zimowe miesiące. Do słońca, do słońca, do słońca, wystawiamy się. Bez dwóch stron, na przerwach
Czekają na zbiórkę, pan Łowczy z prezesem czyszczą dubeltówkę. Machają wyciorem i taki był numer. Lufa im odpadła, musieli wziąć sztucer. Na łowy, żeby poszło gładko. Zdarza chwycić żonę za kolanko. Na łowy, żeby poszło gładko. Z rana trzeba chwycić żonę za kolanko. Potem prezes poszedł na polówkę. Spotkał się z odyńcem i spojrzał na nóżkę. Odyniec za szczęsem, a żrabciami grzebie. Pan prezes był sprytny, już siedział na drzewie. Na łowy, żeby poszło gładko. Z rana trzeba chwycić żonę za kolanko. Na łowy, żeby poszło gładko. Z rana trzeba chwycić żonę za kolanko. Oh.
I need what I need. Now let me tell you what's crackin' like it though I perceive it. I'ma show you where to put it at. PCD on me, yeah, I thought I saw a play. Now roll with the big dog, all six of y'all on me. Now tell me how I feel, baby dog. Ashley, Nicole, call me Jessica, Kimberly, Melody, you telling me? Loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. Won't you loosen up my buttons, babe. 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 Won't you loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. But you keep frontin', say what you gon' do to me. What you gon' do to me? But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. But you keep throwing up. Say what you gon' do to me? But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. But you keep throwing up. Say what you gon' do to me? But I ain't seen nothing. Walki są psami wykorzystywanymi do polowań przez myśliwych na terenach podbiegunowych, na terenie Syberii i Tajgi. Ich zadaniem jest polowanie na wszelkie rodzaje zwierzyny. Począwszy od zwierzyny futerkowej, takiej jak kuna, wiewiórka, poprzez zwierzynę grubą, jak również aportowanie ptactwa z wody, takiego jak kaczka. Są doskonale dostosowane do ciężkich warunków atmosferycznych, sprawdzają się jako psy polujące w temperaturach poniżej 20 stopni. Ich szata, budowa anatomiczna umożliwia im pracę w wysokim, sypkim śniegu. Większość psów w trudnych warunkach atmosferycznych nie radzi sobie, natomiast łajka doskonale znosi niskie temperatury, jak również warunki atmosferyczne takie, jak często spotykamy na Pomorzu, więc niska temperatura, wiatr silny, temperatury w okolicach 0 stopni z opadami deszczu, te psy doskonale to wszystko wytrzymują. Te psy gończe posiadają doskonały węch, silny instynkt łowiecki i doskonałą orientację w terenie. Na dzisiejszym pokazie zaprezentujemy Państwu następującą rasę. Gończy Polski. Proszę gończe polskie na scenę. Proszę ogara polskiego. Jest około 60 cm, umaszczenie czaprakowe. Jedna ze starszych polskich ras przeznaczonych do polowania. W przeszłości polowały te psy jako psy gończe na drobną zwierzynę. Ich zadaniem było gonienie lisa, zająca tak długo, aż zwierzyna została wyprowadzona na myśliwego. Obecnie sprawdzają się jako doskonałe dzikarze, jako sprawdzają się jako tropowce. Bardzo nieliczna populacja tej rasy. Pojedyncze egzemplarze możemy spotkać właśnie na wystawach, na takich pokazach. Szanowni Państwo, bardzo zbliżoną rasą do gończego polskiego jest gończy słowacki. Zapraszam gończego słowackiego do przodu. Minimalne różnice we wzroście. Wzrost u gończego słowackiego maksymalnie 50 cm. Gończy polski to jest pies do 60, suka do 55 cm. Także procentowo jest to niewiele. Od długiego czasu myśliwi Słowacy polowali z tymi psami na dziki, głównie jest ich takie zadanie. Również doskonale pracują jako psy tropowce. Należy dodać, że psy gończe w swoim stylu pracy niewiele między poszczególnymi rasami się różnią. Ich wygląd zależy od tego, z jakiego rejonu pochodzą. Natomiast bigle wywodzą się z Wysp Brytyjskich, są psami przeznaczonymi do pracy w sforze. Ich zadaniem było gonienie po ciepłym tropie, jak w większości gończych polskich zwierzyny, jak w większości gończych zwierzyny, które miały za zadanie osaczyć albo też doprowadzić do tego, że zwierzyna zatrzymywała się w miejscu. Jeśli były używane do polowań na lisy, lisy były zaganiane do nory i ewentualnie wtedy wkraczał do pracy pomocnik sfory psów gończych, a więc nerowiec. I młode jak terierki. Przez długi okres czasu były to bardzo popularne psy myśliwskie. Często były używane do polowań przez myśliwych. W Polsce były używane do pracy w miotach. Ich zadaniem było wypłaszanie zwierzyny grubej, jak również dochodzenie poszczałków na tych polowaniach. W przeszłości, kiedy polowanie na lisa miało też swój aspekt finansowy, kiedy cena lisa była dość wysoka, bardzo często używano tych psów również do norowania. Obecnie na Pomorzu raczej rzadko spotykany sposób polowania lisa. Raczej strzelamy z polowań indywidualnych, zambony.
Natomiast teriery nadal są używane jako psy do pracy w miotach, a więc dzikarze. Widzą Państwo dwie najbardziej popularne rasy. Teriera walijskiego, umaszczenie czaprak. Psy średniej wielkości, około 39 cm w głębie. Właśnie ten wzrost był tak ustalony, aby mogły te psy być brane do polowań w norach. Musiały się wykazywać dużą ciętością, odwagą, tak aby w ciemnej norze lisiej stawały oko w oko z lisem i potrafiły go wygonić z lisiej nory, tak właśnie, aby myśliwy mógł oddać celny strzał do uciekającego lisa. Foxterrier krótkowłosy, rasa wyhodowana w Anglii, podobnie jak terrier walijski. Zadanie w trakcie polowania takie same jak w terrierach niemieckich i Welsh terrierach. Nieco różni się umaszczeniem. Typowo umaszczenie to jest trikolor. Ma ono ułatwić myśliwemu rozpoznanie zwierzyny w miocie, tak żeby wiedział myśliwy, że to co jest białe to jest pies myśliwski, to co może być ciemne w miocie to też może być zwierzyna do upolowania. Ten wyżeł niemiecki krótkowłosy, zaraz dołączy do niego druga rasa psów gończych. Zanim może dojdzie drugi piesek, powiem, że jest to rasa hodowana w Niemczech przez niemieckich myśliwych, kynologów. Jego zadanie jest praca w suchym polu, wystawianie zwierzyny drobnej, a więc takiej jak barżant, jak kuropatwa w naszych warunkach. Pies, który poprawnie pracuje w suchym polu, może być używany również do aportu kaczki z wody. Zostałem uczestnikom, proszę psa, który wygrał dzisiejszy pokaz na środek, o prezentację. A Państwa proszę o ogromne brawa dla wszystkich wystawianych dzisiejszych psów. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa wszystkich na uroczystej gali zakończenia 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Szanowni Państwo, ta przepiękna impreza dobiega końca, ale myślę, że zanim ona się skończy, jeszcze wiele dobrego dla ciała i dla ducha tutaj będzie. Zapraszam na scenę prezesa Klubu Sygnalistów Myśliwskich i proszę o tradycyjne otwarcie naszego koncertu finałowego. W wykonaniu wszystkich uczestników festiwalu usłyszą Państwo dwa utwory. Na początek będzie to sygnał apel nałowy i myśliwskie powitanie. Kolega Maciej Strawa, prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich, dyryguje. Brawa się należą na pewno. Bardzo dziękuję. Sygnaliści jeszcze zostają. Szanowni Państwo, każda organizacja, również nasza, sygnalistów zrzeszonych w Klubie Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ma swój hymn. My, sygnaliści, posiadamy hymn skomponowany przez kolegę Lucjana Adamiaka, hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich. Chciałbym, aby ten hejnał oddyrygował kolega Krzysztof Kadlec,
wiceprzewodniczący klubu. Zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, chciałbym w tym momencie podziękować również członkom komitetu organizacyjnego tegoż festiwalu za to wszystko, co uczynili. I poproszę wymienione osoby o to, aby tutaj wyszły na tę scenę, na ten taras pałacowy i podziękujemy im dyplomami, statuetkami i gratulacjami. Bardzo proszę pana dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie, przewodniczącego komitetu organizacyjnego, pana Piotra Mańkę o wyjście na ten taras. Zapraszam Mariana Wilczewskiego, przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZL w Słupsku. Zapraszam pana Tadeusza Wętowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino. Zapraszam kolegę Romana Palewskiego, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Miastko, redaktora naczelnego Echa Pomorskiej Kniei. Kolegę Wiesława Kellera, członka Komisji Kultury Łowieckiej, Naczelnej Rady Łowieckiej. Kolegę Romana Setę, dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcinie. Kolegę Andrzeja Mielniczka, kierownika administracyjnego Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie oraz Witolda Sikorę, myśliwego i kompozytora piosenek myśliwskich z Kępic. O wręczenie dyplomów proszę pana Jana Konopkę, organizatora pierwszego w Polsce konkursu sygnalistów myśliwskich. Dziewczęta podadzą dyplomy. Bardzo proszę o wręczenie tych dyplomów panom, którzy stoją na tarasie. Każdy z Państwa otrzyma również pamiątkową statuetkę. To są osoby, które stanowiły komitet organizacyjny. Oczywiście to nie są wszystkie osoby, które pracowały tutaj. Ponad 50 osób zadbało o to, aby móc przygotować ten trzydniowy festiwal, a żeby móc przeprowadzić te konkursy, koncerty, imprezy towarzyszące, wystawy, pokazy oraz jutrzejszą mszę świętą hubertowską. To wielkie przedsięwzięcie, które trwało cały rok. Jeszcze przez następny rok będziemy o tym przedsięwzięciu słyszeć. Chciałbym podziękować w tym miejscu również władzom samorządowym i powiatu słupskiego i miasta gminy Kępice za
wielkie wsparcie tego przedsięwzięcia. No i nadchodzi chwila emocji. Żeby nie przedłużać, szanowni państwo, konkurs solowy w dniu wczorajszym zgromadził 124 uczestników. Myślę, że jest to bardzo wielka ilość, ale tak jak kolega Maciej, prezes klubu, powiedział, to tylko część sygnalistów polskich. To ci najlepsi, ponieważ oni w wyniku kwalifikacji w swoim regionie mogą uczestniczyć w festiwalu sygnałów i muzyki myśliwskiej ogólnopolskiej. W tym roku przyjechało do nas 15 uczestników w klasie D. Zapraszam ich tutaj wszystkich. Zapraszam tych najmłodszych, wszystkich uczestników. To jest nasza przyszłość, szanowni państwo. Brawa gorące. Fanfary jak najbardziej na miejscu. Szanowni państwo, spośród 15 dzieci grających w naszym festiwalu, trzecie miejsce zajął Bartłomiej Bejga z Nadleśnictwa Grodzisk. Drugie miejsce zajął Hubert Keller, reprezentujący Nadleśnictwo Cewice. Laureatem klasy dziecięcej został Miłosz Wróblewski, Szkoła Podstawowa w Warcinie. Miejscowy, serdeczne gratulacje. Było 23 uczestników, którzy zakwalifikowali się do występu w naszym ogólnopolskim festiwalu. Trzecie miejsce z wynikiem 269 punktów zajęła Sylwia Wróblewska. Zapraszam na scenę. Sylwia reprezentuje Nadleśnictwo Jabłonna. Drugie miejsce zajęła Julia Królik z Technikum Leśnego w Brynku z wynikiem 270 punktów. Laureatem klasy C jest Jędrzej Strawa z wynikiem 275 punktów, reprezentujący Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Zapraszam na scenę. W tej klasie wystąpiło 40 uczestników i trzecie miejsce zajął Artur Nowicki ze Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie. Zapraszam. Drugie miejsce zajęła koleżanka Ewa Tryba, reprezentująca Koło Łowieckie Cieszę w Cewicach. Zapraszam również na scenę. Pierwsze miejsce laureatem klasy B jest kolega Janusz Gocaliński, reprezentujący Koło Owieckie Przepiórka w Radzyminie. Klasy mistrzowskiej, klasy A. Słyszę tak, to ten ważny moment. Mistrz Polski w grze sygnałów myśliwskich. Szanowni państwo, w naszym festiwalu
W klasie A zagrało 46 solistów. Sygnałem obowiązkowym w tej klasie, oczywiście najtrudniejszy sygnał, powitanie. Trzecie miejsce. Hubert Szrama, Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Zapraszam na scenę. Drugie miejsce, Karol Jurczyszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zapraszamy Karola na scenę. Fanfary jak najbardziej na miejscu. Szanowni Państwo, i głęboki oddech. Pierwsze miejsce. Solowy mistrz Polski Festiwalu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej w Warcinie Roku Pańskiego 2008. Mam napisane. Reprezentant Technikum Leśnego w Tucholi Karol Kroskowski. W wykonaniu mistrza Polski usłyszymy sygnał na Dni Borów Tucholskich. Liczącym sobie zaledwie 7 lat, uczestnikiem klasy D jest reprezentant szkoły podstawowej w Warcinie Jakub Czubajewski. Zapraszam. Najstarszy uczestnik festiwalu, reprezentant Koła Łowieckiego Gwardia w Słupsku, kolega Alfred Ferenc. Czy jest obecny? Zapraszamy na scenie. Zapraszamy kolega Alfreda. Gdyby to była pani, byśmy nie mówili o wieku. Kolega Alfred Ferenc, 63 lata, najstarszy uczestnik festiwalu. Szanowni Państwo, najlepiej grający leśnik, pracownik lasów państwowych, Adam Jażdżewski, reprezentujący Nadleśnictwo Spytowo, zapraszam. Najlepiej grający myśliwy, członek Polskiego Związku Łowieckiego, kolega Karol Jurczyszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, członek Koła Łowieckiego Szarak w Barlinku. Zapraszamy na scenę. O wręczenie nagród proszę Łowczego Okręgowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku, kolegę Mariana Wilczewskiego. Szanowni Państwo, chciałem na najmłodszego uczestnika tegorocznego festiwalu wręczyć taki mały róg, piccolo. Najlepszym wykonawcą utworów na tym rogu
Jest nieobecny już tutaj dzisiaj kolega Mieczysław Leśniczak, znany Państwu wszystkim. Ale mam nadzieję, że Ty, kolego, w niedługim czasie dościgniesz mistrza, a życzyłbym, żebyś grał jeszcze lepiej niż on. Sygnały i muzyka myśliwska to niby coś podobnego, a jednak bardzo różnego. Ta muzyka myśliwska, tak najprościej mówiąc, to coś bardzo, bardzo przyjemnego dla ucha. Szanowni Państwo, w klasie MB wystąpiło aż 15 zespołów. Zespoły grają na rogach myśliwskich małych i dużych, ale w stroju B. Trzecie miejsce muzyka myśliwska w klasie MB zajął Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator, studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zapraszam kierownika zespołu. Drugie miejsce zajął reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie. Zapraszam kierownika zespołu. Najlepiej grającym zespołem muzykę myśliwską na rogach myśliwskich w stroju B jest Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon Szkoły Głównej Gospodarstwa Miejskiego w Warszawie. Zapraszam cały zespół. Jeszcze mało znana u nas, mniej popularna, ale jakże efektowna. Zapraszam na scenę zdobywcę pierwszego miejsca w tej klasie, Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia. Muzyka salonu hubertowskiego. Można powiedzieć myśliwski freestyle.
tej kategorii wystąpiło 5 zespołów, a trzecie miejsce zajął zespół sygnalistów myśliwskich Dzięcioły z Goraja. Zapraszam kierownika zespołu. Drugie miejsce zajął duet wokalny z akompaniamentem gitary Kornelia Król i Tomasz Sieroń. Zapraszam. Zwycięzcą tej kategorii Salonu Hubertowskiego jest chór kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Zapraszam cały chór na scenę. Dzika pędzącego i jeszcze do tego tu marzęta mnie wypalił, to na wieży zwalił. Ajajajaj, pastaż opowiada. Ajajajaj, jak każdy myśliwy gada, może i tak, a może i sam. Słysząc bejka, tak uciekał, że aż zgubił czapkę. Ajajajaj, pasta opowiada. Ajajajaj, jak każdy myśliwy gada, może i tak, a może i siak. Może i tak, a może i siak. Chociaż miał okazję, bo z myśliwskich cech osiadał jedynie fantazję. Ajajajaj, 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 jak każdy myśliwy gada, może i tak, a może i siak, może i tak. W wariacie klubu obok wozowni będzie można odebrać karty ocen. Zapraszam do odbioru po zakończeniu koncertu galowego. Bardzo dziękuję zwycięzcom, bardzo dziękuję wszystkim nagrodzonym.